Tomasz, rozmawiamy o Twojej kolejnej zwycięskiej walce. Dziś wygrałeś na gali w Giżycku. Wygrana jednogłośnie na punkty z Jonathanem Bassi bodajże. Rywal doświadczony na pewno. Sprawił Ci czymś jakieś problemy? Jesteś zadowolony ze swojego występu? No nie do końca na pewno. Nie wiem, że w tym występie na pewno dużo brakowało i tak dalej. Nie jestem zadowolony. No wiadomo, przeciwnik dosyć tam doświadczony i ten, ale nie ma co tak patrzeć, nie? Też trochę braki może kondycyjne wyszły, także tak na pół na pół jestem zadowolony, powiedzmy. Rozmawiałeś ze swoim trenerem Piotrem Wilczewskim, co mogło zagrać lepiej w ringu? No rozmawialiśmy tak na szybko, na gorąco po walce, ale na pewno jeszcze będziemy gadać na spokojnie, że tak powiem, bo to wiadomo, na gorąco po walce to czasami się wszystkiego tam nie wychwyci, także na pewno będziemy jeszcze rozmawiać na temat walki. Ten rywal na pewno był już taki troszeczkę mocniejszy. Myślisz, że utrzymacie ten poziom? Niedawno był Maluida, teraz też doświadczony rywal miał blisko 50 walk na zawodowym ringu, a to już na całkiem sporo. Chcecie utrzymać ten poziom rywali? No na pewno. Tak szczerze mówiąc, nie wiem jak będzie wyglądać moja przyszłość, że tak powiem, ale myślę, że będę boksował z coraz bardziej wymagającymi przeciwnikami. Wiadomo, na spokojnie i tak dalej, ale już ta poprzeczka będzie coraz wyżej podwyższana. O ile się nie mylę, to był Twój drugi pojedynek w tym roku? Tak, w tym roku drugi. Jakie dalsze plany na ten rok? Już macie coś skonkretyzowanego, czy jeszcze nie? No nie chcę zdradzać, bo jeszcze nie wiadomo jak to będzie, także czas pokaże. To czekamy na kolejne informacje odnośnie Twojej osoby. Dzięki za wywiad. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.